We are the farmers. Co pimpek? Dalej, idziemy. No idziesz. Dalej.
No dalej, idziemy. Idziemy. Dalej. Hop. No już idziemy. No dalej, idziemy. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj tak postanowiłem nagrać cały dzień mój wtorkowy. Mamy dzisiaj którego? 17 listopada dzisiaj mamy. Aktualnie godzina za 10:07 i lecę wganiać drugą grupę. Już pierwsze 80 krów mamy wydojonych. Teraz druga połówka. Ze względu na to, że nie wszystko nam się mieści naraz w poczekalni, musimy na dwa razy to wganiać. Teraz pierwsza grupa jest w tamtej oborze, oddzielona od tutaj od tych. Włączę światło, bo ciemno jest. Coś może się poprawi. I tak, tutaj teraz mamy krowy do wgonienia, około 80 sztuk, jeszcze tam około 7 sztuk było w niepełnych w rzędzie, dlatego teraz mama podłącza, bo rano ogólnie te pierwsze krowy to mama wgania, ja włączam do jarnie, a drugą grupę zawsze ja idę. I teraz mama jeszcze te 7 krów podłącza. Już zaraz dojdą nowe krowy i będzie cały rząd podłączony. Także działamy. Idziemy.
Dobra, krówki wgonione. Teraz idziemy otworzyć już rury, żeby krowy były jedną grupą. Dzisiaj zapowiada się ładny dzień. A to idziemy z powrotem do dojarni, dojdź dalej. Pimpek, osuń się. No i doją się ostatnie krowy. Ja teraz tutaj zgarniam ganki wyjściowe. Tutaj od jakiegoś czasu robię to codziennie rano. Wtedy tak się nie... Bo wcześniej robiliśmy tak, że jak już się nazbierało dosyć dużo, to wtedy łopatami się zgarniało. Ale tak jest o wiele szybciej. Także od jakiegoś czasu robię tak, jest chociaż czysto i ładnie to wygląda, chociaż dla krów też jest o wiele lepiej, jak jest codziennie zgarniane tutaj. I tutaj, to tutaj zaraz zgarnę i wtedy chłopaki od razu, jak zgarniają ganki, to wtedy biorą, to też zgarniają i idzie to do szamba. Normalnie tą łopatą robię, ale że trochę padało dzisiaj, to stwierdziłem, rzadkie takie będzie, to lepiej ściągaczką. Już krowy wyszły, także zaraz za drugą stronę się zabieram. Tu odciągam, bo tu jest studzienka, więc nie moglibyśmy zgarnąć, także trochę odgarniam od studzienki, żeby szaferem było można łatwiej wziąć, zgarnąć to. Dobra, idę wygonić krowy. Dalej! No, dalej idziemy. Już jestem w drugim ganku. Powoli, powoli. Idzie trochę wody, naleciało przez noc. Daj! Dobra, skończyłem zgarniać. Teraz przebudowa do jarni. Co, Pimpek?
Pimpek, odsuń się. Koniec. Przyszła paczka części do wycinarki, kiszonki. I dzisiaj wyjątkowo wcześniej skończyłem śniadanie, bo normalnie do 10 mam. Na szybko zjadłem i biorę się za naprawianie, bo będę chciał jeszcze dzisiaj ją użyć. Dlatego muszę się trochę pośpieszyć, żeby to wszystko zrobić. Chłopaki ostatnio trochę warsztat wyczyścili, także trochę miejsca się zrobiło. Zaraz biorę się za wycinarkę. No i dobra, trochę mi się zeszło z tym. Zaraz go postawię, posmarujemy go i podczepimy pod tura. Także zobaczymy, jak to będzie chodzić. Aha, dobra. Akumulator wyłączałem, bo było spawane. I dobra, wstawiamy dziada. Siedemnastkę trzeba znaleźć. I dobra, teraz zakładamy te. Teraz nie pamiętam. Tak. No. Ten prosty jest przy tej kosiarce chyba. No. To jest prosty drążek. Dobra.
No dobra, zobaczymy. Jakoś się podjedzie. Widzę, że będę musiał delikatnie. Zerkniemy, jak to tam sprawa wygląda. Delikatnie popuścić. I do góry. Dobra. Dobra, podczepione jest już. Haki się cofnęły, dobra. To teraz tylko hydraulika. Dobra, przesmarowałem maszynę, ale zanim w ogóle pojadę do pryzmy, wezmę najpierw, zobaczę, czy w ogóle nie ma żadnych przecieków oleju i takie tam. Cofniemy trochę. O. Ja mówię, czemu mi trzecia funkcja nie chce działać? A tu wtyczki ostatnio nie wpiąłem. Dobra. O, już wąż wyskoczył. Spuścimy ciśnienie, zaraz. Dobra, zobaczymy teraz. Tak jak myślałem, wąż pęknie. No tak, dobra. Czy tu ten pęk? Ten pęk. Co kurde się. Śmietnik tu. Ale pali. Dobra, mam nowy wąż. Jedziemy do domu. Zobaczymy teraz. Znowu coś nie pęknie. Powoli. Dobra, teraz spróbujemy, czy noże chodzą. Chodzą. Dobra, zobaczymy, jak to tam wygląda. Dobra.
Dobra, ja idę na szybką przerwę, bo i tak jeszcze GoPro muszę naładować, bo już bateria się kończy, 5% jest. Także szybko zjem, naładuję baterię i będziemy próbować. Dobra, ja już po obiedzie jeszcze otwierałem pryzmy, trochę mi się z tym zeszło, ale już teraz jedziemy wycinać. Krowy już muszą jeść. No, jutro jeszcze będę zaczepiał obciążnik. Dzisiaj już za bardzo czasu nie ma. Na dzisiaj już jeszcze się pomęczę bez obciążnika. Ale jak na dłuższą metę, to lepiej z obciążnikiem. Najpierw wejdziemy w trochę miękki materiał, czyli wysłodki. Zobaczymy, jak to wszystko chodzi, żeby w trawie się nie zdziwić, jak znowu mi wąż pęknie. Także na razie wysłodki spróbujemy. Weźmiemy tutaj, wytniemy ze środka. Dobra, coś takiego. Pierwszy klocek się rozleci na pewno, ale następne już będą trzymać. Patrzę, czy jakichś przecieków nie ma, ale na razie wydaje się ok. Dobra, doszło do końca. Spróbujemy teraz wyciągnąć to. Spadło. Dobra, teraz jedziemy wypróbować w trawie, jak pójdzie. W trawie już z całej wysokości kostki nie będę ciął. Połowie pryzmy potnę i drugą połowę wtedy się weźmie i będzie dobrze. Coś takiego. Trochę buja ciągnikiem, ale to standardowo. I teraz bierzemy do siebie trochę i powoli wyjeżdżamy. Klockę postawimy tutaj na razie. Padło. Następne klocki już będą lepiej się trzymać, bo będzie po całej szerokości.
Ogólnie, jeśli jeszcze nie widzieliście, jak naprawiałem tą wycinarkę, możecie zobaczyć, zerknąć na link w górnym prawym rogu. Jest film z naprawiania tego. Dobra. Tego postawimy tu. W mniejszym biegu. Dobra. Tyle starczy. O. Wiadomo, im niżej w pryzmie, tym mocniej ściśnięta kiszonka jest. Także może mieć problemy tutaj. Ale nowe noże są, to w sumie przedni tylko jest nowy, ale te boczne były na tyle mało zużyte, że odpuściłem je na razie. Dobra, doszliśmy do końca, powoli wyjedziemy teraz. No i mamy ładną ściankę. Teraz fajnie te wszystkie warstwy widać po kolei, co gdzie kiedy było kiszone. O, trochę podniesiemy. Dobra, starczy. Wiadomo, z czasem to się fajnie tą ścianę wyrówna. Także wtedy będzie fajnie wszystko wyglądać. No i wiadomo, powietrze, nie wpuszczane powietrza do pryzmy, bo tutaj jednak wyciągając krokodylem wpuszczamy jednak trochę powietrza, przez co materiał się szybciej może psuć. Nie musi, ale akurat w tym roku nic się nie psuło. Ale tutaj mogę sobie zaś powycinać kilka kostek i wtedy karmienie też idzie szybciej. O, dobra. O kurde. Padło tam czubek. No i dobra, podnosimy. Bo później jak będą takie duże, fajne kostki, to będę mógł sobie tam do tego betonowego, do tego silosu z wysłotki, tam gdzie mam wysłotki, wozić. A folia się zawinęła. Zaraz wyciągniemy. Wezmę na chwilę na bok.
No i tu możecie zobaczyć ściankę. Jest bardzo ciężko to już wyciągnąć. Na rogu się tylko wyciągnie, tu już nic nie zdziałamy. I co, fajnie to wygląda. Tutaj folię zostawiamy. Tutaj ten róg, na drugi raz wjadę tu obok. I potem z szaferem ten róg można fajnie ściągać i jest elegancko, bez problemu. Tutaj te folie zaraz wyrzucę. Ale zobaczcie, tu wszystko takie luźne było. Można zrzucać. A tu już jest wszystko fajnie twardo. I tu możecie zobaczyć, tu jest ta lucerna mokra. Tu jest żyto, siano kiszonka. Tu znowu mokra ta kiszonka. Także no fajnie to wygląda. Ja zawsze lubiłem pryzmy takie wycięte. Tu na dole wiadomo trochę zostanie zawsze, ale to łyżką się podjedzie do tego i można fajnie wyciągnąć to. Także no później też będzie można fajnie wyrównać tą pryzmę, bo teraz jest takie copimpek, które jest takie krzywe dosyć, ale na razie tak zostanie. Dobra, bierzemy się za karmienie, bo już krowy czekają. Zapomniałem, że jeszcze tutaj mam kostkę do wycięcia, bo tutaj trzeci pokos otworzyłem, bo mi trochę w żywieniu białka brakowało, a jak wiadomo tutaj trzeci pokos zawsze ma trochę więcej białka w sobie, mniej energii. Także dodaję teraz od jakiegoś czasu niedużo, bo 500 kilo tej kiszonki z trzeciego pokosu. Zaraz też przetniemy tutaj. Trochę ten stary wóz mi tu przeszkadza trochę, ale szaferem to się mogłem zawinąć delikatnie i było ok. Bo tutaj na tych gumach trochę nierówno jest, to też gorzej się, bo najgorzej jak ten nóż o gumę zacznie ciąć. Tego byśmy nie chcieli, bo się stępi moment. No, dobra. Nie ciąłem do końca i trochę zostało, ale to już. Bo kiedyś to jeszcze przeczepiałem, najpierw wycinałem, a potem przeczepiałem na widły i tak karmiłem, ale teraz mamy szafera, to możemy szaferem karmić. No, nóż fajnie wygląda. Nic tutaj nie puściło. Także na razie jest ok. Tutaj możecie zobaczyć trzeci pokos, jak wycięło. Już druga kostka trochę lepiej wygląda. Tu też macie mokre i takie coś suchsze trochę, ale bardzo fajnie pachnie tu. To mokre też jest takie fajne, słodkie. Odpalimy miksa. Jadę po szafera i będziemy kręcić miksa. Na pierwszy rzut idzie kreda i sól. Kreda. Wiemy 500 kilo tej
trzeciego pokosu. Dobra. 10 kilo za dużo, ale dobra. Teraz trzeba się wziąć za wysłodki. Dobra, nie chcę rozsypywać, przyjadę jeszcze dzisiaj ciągnikiem tutaj, ale jutro jak będę miał wycięte, o jutro, pojutrze jak już będę miał wycięte równo te klocki, będę mógł tu postawić i nie będę musiał tu szaferem jeździć, tylko tu wezmę te kostki i będzie fajnie, szybko, no szybciej będzie robota szła przy miksie. Bo nie będę musiał teraz jeździć wtedy. Drzwi, żeby ciszej było. O. Już mamy 800 kilo załadowane trawy. Zobaczymy, czy styknie idealnie, czy...
O, 20 kilo mi zbrakło. No to nawet tutaj można. Resztki są takie. W czasie sobie tu jeszcze jedną kostkę wytnę. Kurde, stanąłem akurat gdzie woda stoi. Wysłotek, żebym mógł fajnie do środka łychą tam wybrać do końca. No i tak się miesza. O, tu fajnie te wysłotki też są pocięte. To później już znowu się żyto zacznie. Także to widać granicę, gdzie była dokładane. Jest trochę zepsutego, ale... O, dobra. Dobra, i sobie weźmiemy tutaj. Żeby prosto podjechać. Mniej więcej tak. Coś takiego. Chociaż jeszcze delikatnie do przodu wjadę. Spróbuję taki myk zrobić. Cofnąć delikatnie. O. Się udało. Dobra. No i jedziemy sypać, bo już krowy nic nie mają, już liżą beton, że tak powiem, od kilkunastu minut, a to niedobrze, dlatego jedziemy z odsieczą. Normalnie sypię jednego miksa na jedną stronę, ale przez to, że nie mają jedzenia już, rozdzielę im jednego miksa na dwie strony. Zawsze trochę mniej krów jest w tej części obory. W tej części jest zawsze więcej, dlatego tutaj 2,5 tony im dam. Tutaj ostatnio chłopaki do 5000 nowe opony wstawili. Jak możecie widzieć, tam są stare. Tutaj nowe oponki. Mieliśmy je już. Tylko po prostu założyliśmy, bo ostatnio już na flaku stał na lewej stronie.
Dlatego stwierdziliśmy, że wymienimy i tyle. Będzie z głowy już. Trochę słomy tu jest, no ale... Bo już na korytarze ścielimy słomą już, żeby tyle gnojówki nie produkować, żeby był obornik. Czy tyle? Zamykamy śluzę. Muszę jeszcze nakarmić jałówki tutaj w oborze po drugiej stronie. No i jeszcze jednego miksa dla krów muszę zrobić, ale tego już nie będę nagrywał, żeby filmu za długiego nie robić. Także widzimy się później. Dobra, stwierdziłem, że pokażę wam jeszcze, jak wygląda skład dla jałówek. Na początek idzie słoma, około tam 50 kg, 50-60. Teraz ten trzeci pokos. Teraz 600 kg dołożę do... Tutaj mam jeszcze wycięty taki, bo równałem w międzyczasie, jak się mieszało dla krów drugi miks, to delikatnie mi zostało, to dołożę z tego. Tu mam takie, było za mało i stwierdziłem, że zostawię, łyżką wezmę. Albo tu możecie zobaczyć, już delikatnie podrównałem, tylko tu spód też został właśnie. Zahaczyłem delikatnie, ale już to następnym razem, jak już dorównam, to będzie wszystko w porządku i zaraz wam pokażę już mniej więcej pierwszą ścianę wyrównałem, ale to zaraz wam pokażę. Tylko to wsypię. Mam nadzieję, że tak ponad 700 kg będzie. O, jest. Nawet idealnie. Prawie 800 kg. No, jest 800, dobra. Tu delikatnie wysłodków.
tutaj też już wyciąłem trzecią ściankę. Tu dokopałem już się ładnie ten, jest równo. Wsypię wysłotki. Teraz jeszcze z tego silosu biorę 500 kilo. Już nie będę ciągnikiem tu jeździł, ale jak możecie zobaczyć, już ściankę wyrównałem. Już jest ładnie wszystko gładko pocięte. Tutaj przez to, że nie mogłem się wbić tak mocno, tak z ukosa schodzi wtedy, ale już jest elegancko tutaj. No tu jeszcze delikatnie miękko jest, ale już przy następnej ścianie to wszystko już będzie ładnie twarde, nie do przebicia wideł, nawet się nie wbije w to. Także wysypuję te 500 kilo trawy, wysypuję, idę na chwilę się kawę napiję i zaczynamy dojenie. Trzeba iść doić. A za dużo już nie będziecie widzieć, ale wieczorem jest trochę inaczej, bo pierwszą grupę ja wganiam i drugą grupę też ja wganiam. Teraz mama już krowy teraz idą do dojerni i mama już będzie zaraz zaczynać podłączać. Dojernia już jest włączona. Tutaj zamykam teraz tą część obory, żeby krowy mogły zaraz, no żeby, no wiadomo, muszą tu zostać. Tu jest ta druga grupa. Teraz zaraz będę tą część przy jedzeniu i tą drugą oborę będę wganiał do poczekalni i
będziemy je doić. Jak się wydoją, wszystkie będą tutaj. I potem znowu wyganianie tej grupy i koniec. Dobra, idź. To nasza taka kropkowata krówka. Już taka trochę starsza, ale nie najstarsza, ta ma chyba z 7 lat dopiero. Dobra, przechodzimy do drugiej obory. Tutaj, jak możecie zauważyć, mamy już słomę. Rano ścielimy, wieczorem nic z tym nie robimy, bo jest sucho dzięki słomie. I rano dopiero zgarniamy. Także także ja już będę na dzisiaj kończył, bo tam dojenie już widzieliście rano, jak wygląda. No i już ciemno jest, to ciężko coś zobaczyć. Także to by było na tyle. Trzymajcie się i do następnego.